Niemniej jednak to powietrze jest tak krystalicznie czyste i tak ożywcze, tak odświeżające, jest tak mnóstwo energii dookoła, że w porównaniu z Krakowem myślę, że przeżycie zimy tam, nawet takiej półrocznej, nie byłoby dla nas niczym trudnym. Natomiast u siebie czasami mamy kłopot z przetrwaniem tygodnia. Muszę dodać, że to, co Państwu tutaj opowiadamy, może jesteście dobrze zorientowani w tamtych stronach, nie wiemy, do kogo mówimy, ale to proszę brać bardzo też subiektywnie, dlatego że nawet nasi przyjaciele ze Sztokholmu, też i Polacy, nie do końca rozumieją to nasze nawrócenie na rejony Sápmi. Tego obszaru, który kiedyś nazwaliśmy Laponią, ale to ma związek, bardzo istotny związek z kulturą Samów, którzy tam mieszkają. Dwa słowa, bo to jest jak gdyby kanwa i po to napisaliśmy książkę, żeby oddać wiele, chociaż w części tych wiele ciekawych doświadczeń, inspiracji, jakie właśnie przy spotkaniu z kulturą Samów mieliśmy możliwość otrzymać od nich, od tego miejsca. Sápmi to kraj, którego nie ma w sensie politycznym. Rozciąga się na północy Norwegii, Szwecji, Finlandii i Półwysep Kola, ale tak naprawdę to aż po Morze Białe. I dużo bliżej niż sobie to uświadamiamy, tak by trzeba było historycznie to zakreślić. Na tym terenie rdzennej ludności, czyli Samów, żyje tylko 70 tysięcy. Tyle w ogóle jest Samów, 70 tysięcy. To jest tak, no jak mniejsza dzielnica Wrocławia. Jeszcze do tego oni są podzieleni na klany, na różne też, posługują się różnymi może nie językami, ale Samowie z Norwegii niekoniecznie rozumieją dobrze Samów z Finlandii. Dużo młodych Samów nie potrafi mówić po samsku i w tej chwili jest taki, przeżywamy rozkwit tej kultury za sprawą Unii Europejskiej, mówiąc wprost. To ta wspólnota jakby Samów wybroniła z dość dużych tarapatów, przynajmniej na jakiś czas. Samowie są przywiązani do tego obszaru bardzo mocno i kiedy się tam jest pierwszy raz, to od razu się rozumie dlaczego. Jest to zupełnie inny obszar niż każdy inny niżej położony, czyli bardziej na południe. Mówię głównie o tundrze górskiej i na takim skraj tajgi i tundry. Ja jestem przyrodnikiem z wykształcenia, więc też jestem być może bardziej na to czuły, ale to jest tundra, przypominam, to jest taki obszar, który rozmarza na 2-3 miesiące, tylko w warstwie tam metra, dwóch, pod spodem jest cały czas lądolód, czyli chodzimy po lodowcu lekko rozmarzniętym, a nad nami na górach też są lodowce. W lipcu, sierpniu te lodowce się lekko, teraz coraz mocniej topią. Krajobraz jest bardzo specyficzny. Góry, najwyższa góra za kręgiem polarnym na terytorium Sápmi szwedzkiego to jest Kebnekaise. Wyszliśmy na nią, a zaledwie w naszych kategoriach i w kategoriach himalajskich 2011 metrów, więc można powiedzieć, że spacer. Natomiast bardzo przestrzegam przed takim postrzeganiem tamtejszych gór, bo wyjście na niektóre góry, które mają tylko 1000 metrów, czy 1500, robiliśmy takie wejścia, to jest chodzenie po kruchym lodzie, czasem dosłownie. Są dość trudne wyprawy, cały czas wieje wiatr, pada śnieg z deszczem, czasem słońce wyjdzie, oczywiście wtedy jest pięknie, ale jak pada deszcz, to również. Trzeba być dobrze przygotowanym, tak bardziej niesportowo, w sensie szybkiego wyjścia, czekanów i tak dalej, ale właśnie wytrzymałościowo, taki trekking zaawansowany, czyli musimy wiedzieć, że dwa tygodnie będziemy z namiotem, poza wszystkim, poza też komórką, zasięgiem komórek, także to są fajne tereny. Nie ma tam takich służb jak u nas, żeby stały za każdym
krzaczkiem i ratowały, to w ogóle nie ma takich służb. Oczywiście latają helikoptery, bo niektóre rzeczy są w rękach SAM-ów, między innymi właśnie helikoptery i ten transport z ich pomocą czyniony i żegluga śródlądowa jest też w rękach SAM-ów. Od razu się to poznaje po fladze samskiej, która zawsze powiewa dymnie w takich miejscach, po różnych emblematach, ponieważ to jest tak jak dawniej klany rodzinne SAM-ów posiadały duże ilości reniferów, dzisiaj też, to jeszcze do tego posiadają na przykład lotnisko i 4 helikoptery, albo mają swoje gestii przystań i pływają takimi niewielkimi łodziami, przewożąc głównie turystów. Taką garść chcę rzucić po prostu, jak to wygląda tam na miejscu. No, mimo wszystko, mimo tej tundry, trudnych warunków i tak dalej, jesteśmy w Skandynawii, jesteśmy w Szwecji, więc autobusy odjeżdżają o tej porze, o której jest to zapisane na przystanku, co na przykład w Azji, czym byłem starszy, tym mniej znosiłem to, że autobus może odjechać dzisiaj albo jutro. Jak byłem studentem, to mi się to bardzo podobało, a teraz mamy coraz mniej czasu i bardzo mi się podoba, jak coś odjeżdża wtedy, kiedy ma odjeżdżać. Z Krakowa, no bo my z Krakowa, to nie jest wielka wyprawa lotnicza, w tym sensie, że do Sztokholmu 2 godziny, do Kiruny 1,5, i można by było, gdyby linie lotnicze nie były sprytne, to można byłoby w pół dnia się dostać do Kiruny, ale ponieważ są sprytne, no to zawsze jednak tam nocleg nas gdzieś musi spotkać. Więc jakby od strony, dlatego tu Ania mówiła, że nie czujemy się podróżnikami. My wędrowaliśmy w poszukiwaniu dźwięku, muzyki i SAM-ów w sensie kultury. Mamy taki sposób od lat praktykowany, że tak jak ludzie piszą pamiętniki bądź robią fotografie z wypraw, to my nagrywamy, bo to jest nasze środowisko. Ania zaczęła od takiej płyty, gdzie jest cała nasza pierwsza wyprawa od strony dźwięku, ale skupiła się na dźwiękach wody pod różnym kątem. Właśnie z tundry, jeszcze 2 takie płyty wyszły i książka zawiera 3. płytę już z innymi troszkę nagraniami. Takie nagrania powstały z naszych wypraw pierwszych po Słowacji, pisaliśmy tam na ten temat. Chcę tylko powiedzieć, że to są tak jak i zdjęcia, to tak te nagrania zaczynają być z czasem bardzo cenne. Na przykład to jest nagranie z Rylskiego Monastyru w Bułgarii. I zaręczam Państwu, że dzisiaj byście nie zrobili takiego nagrania, ponieważ braciszkowie się bardzo mocno skomercjalizowali, ale w dobrym tego słowa znaczeniu to jest ich tradycja. Już nie wpuszczają takich turystów obwieszonych sprzętem. Bardzo trudno jest tam zrobić nagrania. My byliśmy w czasach, kiedy można to było jeszcze robić dość swobodnie i tak jakby za wiedzą. I z takich wypraw przywozimy właśnie takie rzeczy, które się okazują po 10 latach dopiero na przykład nabierają wartości. Taka była geneza tych naszych wypraw. Książka, kiedy dostaliśmy propozycję, bo dostaliśmy po prostu propozycję, napiszcie książkę o tym, co tam robicie na północy, to była silna dyskusja między nami, jak to ugryźć. Bo nie chcieliśmy być podróżnikami, nie chcieliśmy jakby tam jakiś naginać różnych rzeczy i wybraliśmy prawdę i tylko prawdę, co jest najprostsze, ale też najmniej efektowne zazwyczaj. I dlatego książka zawiera po prostu opisy wypraw kolejnych i takie rozdziały mówiące o zimowym, jogmogu, o targu, o kulturze SAM-ów. Ostatni trekking jest opisany już, wiedzieliśmy, że książka będzie pisana i zrobiliśmy taki eksperyment, idąc pisaliśmy na 4 ręce, Ania pisała swoje zapiski, ja pisałem swoje zapiski i w tej formie jest ten trekking przekazany, żeby czytelnik mógł też widzieć pewne różnice między tym, jak my widzimy te same rzeczy. Chcieliśmy urozmaicić i też jak gdyby możliwie przybliżyć się do tego, co tam
my przeżywaliśmy, być może Państwo, na pewno Państwo byście napisali inną historię. Ale jest też w tej książce kilka rzeczy, które zostały po polsku napisane chyba po raz pierwszy, to znaczy mam na myśli tutaj trochę takich wiadomości o kulturze Samów w ogóle, dlatego że ta literatura dotycząca kultury samskiej, Samów w języku polskim nie jest zbyt obfita. Co ciekawe, my też kopaliśmy w bibliotekach, może to nie jest akurat może ciekawe, ale ciekawe jest to, że kopiąc w tych bibliotekach trafiliśmy na ślad fascynującej publikacji. Okazało się, że w XIX wieku, no pod koniec XIX wieku, na początku XX, wyszła książka jezuity krakowskiego, który podróżował po Europie w różnych celach, najczęściej odwiedzając tam obecnych katolików w tych miejscach, w których podróżował. Wpadła kiedyś w nasze ręce jego książka z podróży po Bałkanach. To było dość fascynujące przeżycie, lektura tej książki, bo pokazywała Bałkany, jakich zupełnie nie znamy. Takie Bałkany trochę, jakie opisywał Božidar Jezernik, może zdając relację, czy pisząc o podróżnikach, którzy właściwie pisali o Bałkanach. I kiedy zobaczyliśmy, że ksiądz Czerwiński, bo tak się nazywa, napisał książkę w Laponii i w Norwegii, to zapragnęliśmy do niej oczywiście dotrzeć. Okazało się, że jeden jedyny egzemplarz znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej, niestety w dziale starodruku, a ponieważ mam okazję być pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, no więc udało mi się dotrzeć do tej książki i przede wszystkim zobaczyć fantastyczne ryciny, jakie on tam zamieścił. Co ciekawe, był chyba jednym z nielicznych autorów, którzy w ogóle pisali o Samach w takim duchu bardzo pozytywnym. To znaczy przede wszystkim w jego relacji, chociaż sądzę, że nigdy tam nie był. Myślę, że pisał bardziej na podstawie literatury i swoich jakichś przeżyć w samej Norwegii. Niemniej jednak opisywał Samów jako lud taki bardzo pracowity, bardzo zapobiegliwy, bardzo dobrze zorganizowany przede wszystkim. Opisywał Samów morskich, tych, którzy polują, jak się to wówczas pisało, na sztokfisze, czy tam handlują sztokfiszami. I to jest interesujące dlatego, że oczywiście kiedy się pisze o Samach, to jest to dość trudne, mianowicie a człowiek właściwie nieustannie jest konfrontowany z historią dosyć poważnej dyskryminacji z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że Samowie stosunkowo późno zostali schrystianizowani. Byli postrzegani jako ci ostatni czciciele diabła wręcz. Jajkowanie było w czasach już nowoczesnych państw narodowych zabronione. W Szwecji za jajkowanie można było zawisnąć w pewnym okresie dość takiej rygorystycznie prowadzonej walki o chrystianizację. Krótko mówiąc, człowiek konfrontuje się z wieloma takimi historiami, które są no, dosyć drastyczne. Taka jest między innymi historia rebelii w Kautokeino, którą można zobaczyć, bo istnieje film, który nosi taki właśnie tytuł. To było jedno z takich ważniejszych chyba powstań samskich. Właściwie my, kiedy dyskutowaliśmy o tych takich politycznych może aspektach, czy historycznych, mówiliśmy, jak to jest możliwe, że ci ludzie przez 300 lat niemalże znosili wszelkie niechlubne polityki państw narodowych Półwyspu Skandynawskiego, a niektóre z tych działań były naprawdę niechlubne. Nigdy się właściwie nie zbuntowali, to znaczy czasami się zastanawialiśmy, gdyby to trafiło na przykład na Polaków, to myślę, że powstania wybuchały wyraz za razem i wybuchały zresztą, ale nieco o innym charakterze. W każdym razie Samowie rzeczywiście to, co udało nam się dostrzec, spotykając się również z naszymi przyjaciółmi i ich rodzinami, rzeczywiście ten opis księdza Czernińskiego z końca XIX wieku, początku XX, gdzieś tam się sprawdza, rzeczywiście jest tak, że